Materia, spotkanie w Bielsku-Białej. Przegrane co prawda, ale chyba z tych dwóch setów i tego punktu chyba jesteście zadowolony mimo wszystko. Ogólnie wydaje mi się, że cała liga nas skreśliła od samego początku, także no nie przejmujemy się tym, robimy swoje. Uważam, że i tak powinniśmy dzisiaj to wygrać, bo robiłyśmy dużo własnych błędów i no to one się stresowały, bo były jakby faworytem w tym spotkaniu, a my powinniśmy grać na luzie. No ale wiadomo, każdy chce wygrać, zrobiłyśmy więcej błędów, no i gratuluję Bielsku za wygraną. Przed meczem tak się zastanawialiśmy troszkę, bo zdaje się, że cała pierwsza szóstka miała, czy ma w swojej karierze jakieś epizody, przynajmniej w Bielsku-Białej. Czy to jakoś dodatkowo Was motywowało? No nie wiem, bo te kluby tak wiadomo, się zmienia często i tak trochę rotujemy, no ale wiadomo, zawsze chcesz się pokazać w tym klubie, co kiedyś reprezentowałeś, ale jakoś chyba nie ma to dużego znaczenia. Po prostu się wychodzi, gra się z przeciwnikiem i pod niego się ustawia grę i gra się to, co najlepsze. No to z jakimi emocjami wracacie do Ostrowca? Czy cieszycie się z punktu, czy raczej jednak trochę niedosyt pozostaje, bo można było dzisiaj pełną kulę zdobyć? No jest taki trochę niedosyt, ale właśnie przed chwilą rozmawiałyśmy z trenerem, wyciągniemy wnioski tak jak zawsze po spotkaniu. Cieszymy się z jednego punktu, bo no wiadomo, Bielsko ma dobry skład, uważam, że będzie walczyć też o wysokie miejsce. Także no nic, czekamy na spotkanie, rewanż u nas i zobaczymy, co będzie się działo dalej. Ola, bardzo trudne spotkanie wydawało się przed meczem, tak niektórzy już te punkty rozdawali przed spotkaniem, a tu po raz kolejny się potwierdziło, że tak zrobić nie można. Drużyna Krzo bardzo, bardzo mocne warunki postawiła ci. To znaczy tak, no ja myślę, że nie można rozdawać tych punktów, bo my sobie zdawałyśmy sprawę, co to za zespół przyjeżdża. To są doświadczone zawodniczki, które grały też w Bielsku i jak się gra przeciwko zespołowi, w którym się wcześniej grało, to też chce się coś udowodnić. No i tak naprawdę wiedziałyśmy, że to będzie trudny mecz i to się potwierdziło, także no, cieszą nas bardzo te dwa punkty i mam nadzieję, że to takie pierwsze koty za płoty i będzie coraz lepiej, bo naprawdę po tym okresie przygotowawczym, gdzie bardzo dobrze trenowałyśmy, grałyśmy też te mecze sparingowe, trochę takiej nerwowości w tym wszystkim jest i tak potrafimy prowadzić kilkoma punktami tą przewagę roztrwaniać, także no wierzę, że każdy mecz będzie dla nas takim doświadczeniem i będziemy wyciągać wnioski z tych spotkań i tych błędów mniej popełniać. Bezsprzecznie dzisiaj Krzo zagrało dobrze, natomiast mam wrażenie, że jednak my cały czas nie gramy tego, co potrafimy. No zgadza się, no mówię, że i właśnie i do tego jeszcze się tak troszeczkę dołujemy, bo wiemy, na co nas stać, wiemy, że potrafimy grać lepiej, na razie tego nie gramy i to nas tak podłamuje, zupełnie niepotrzebnie, bo przecież no, po drugiej stronie jest przeciwnik, który też chce wygrać i myślę, że no, jeśli narzucimy swoją grę, tak jak to zrobiłyśmy chociażby w tym piątym secie, jeśli ta gra jest agresywna, jeśli nie popełniamy prostych błędów, to gra się dużo łatwiej i mówię, no wierzę, że powoli ta gra będzie właśnie tak wyglądać. Kolejna statuetka, chociaż pierwsza w tym sezonie, ale kolejna w Twojej karierze MVP. Czy Ty liczysz w ogóle te statuetki? Czy Ty masz pojęcie mniej więcej, jakbyś miała oszacować, ile tych statuetek już masz? Nie liczę. Cieszę się z niej bardzo, bo najbardziej cieszę się z tych statuetek, później moja córcia, także ona tylko się pyta, czy dostałam. Także no cieszę się bardzo, ale mówię, tutaj cały zespół zapracował na taką statuetkę, no bo mówię, po takim momencie, gdzie przegrywałyśmy, potrafiłyśmy się pozbierać, a to jest chyba najważniejsze, no i postawić tą kropkę nad i. Także mam nadzieję, że tych statuetek będzie jeszcze więcej i będziemy mogły się nimi dzielić, jak ktoś nie będzie miał. Dziękuję Dzięki. Bardzo.